ma dwie strony konfliktu i od początku rysuje nam się taka asymetria celów. Asymetria celów, prawda? Z jednej strony mamy młodsze o rok od Rosji bolszewickiej państwo polskie, które dopiero zaczyna, no można powiedzieć, raczkować, prawda? Zaczyna raczkować. Wyłaniane są władze, naczelnik państwa, ten zostaje Józef Piłsudski. No, ta tytulatura można dochodzić, dlaczego naczelnik państwa. Są tacy, którzy mówią, że chodzi o to, że nawiązywano po prostu do ciągłości z Polską pierwszą Rzeczpospolitą. To jakby w ostatniej fazie istnienia tego państwa reprezentował naczelnik Tadeusz Kościuszko. Stąd ta tytulatura, naczelnik państwa. Mamy wreszcie powołany rząd zgody narodowej, bo w rządzie Jędrzeja Maroczewskiego na czele tego rząd staje Paderewski. No i mamy rzecz bardzo istotną, tworzone Wojsko Polskie. Piłsudski cały czas powtarzał, najważniejsze jest wojsko. Najważniejsze jest wojsko. Tego wojska w listopadzie było 5 tysięcy. Potem zaczęto zaciąg ochotniczy. No i w ciągu 2 miesięcy już było 100 tysięcy wojska, ale o wiele za mało w stosunku do potrzeb. Prawda? Bo trzeba było wszystkim właśnie wyznaczyć granice tego państwa. Wyznaczyć te granice na zachodzie, no mogliśmy sami w niewielkim stopniu. O tym raczej decydowała konferencja paryska i mocarstwa, które tam obradowały. Oczywiście była tam również nasza reprezentacja, którą znakomicie przewodził, tutaj znakomicie przewodził Roman Dmowski. Robił ogromne wrażenie na wszystkich swoimi wystąpieniami. Znał języki, wiele języków. Znakomity mówca, oczywiście porażające wrażenie robił na niektórych, którzy uważali, że Polacy to właściwie taki mało cywilizowany naród. Natomiast kwestia była otwarta oczywiście na innych frontach, można powiedzieć. Przede wszystkim na wschodzie, gdzie już było kilka konfliktów. Mieliśmy od 1 listopada 18 roku konflikt o Lwów, o Galicję. Mieliśmy konflikt z Czechami. No i przede wszystkim właśnie kwestia Rubieży Wschodniej, prawda? Rubieży Wschodniej. Więc wśród tych celów rysującej się wojny z Rosją bolszewicką po stronie polskiej była po prostu kwestia stworzenia czy wywalczenia granic Polski, a po drugie stworzenia, to była myśl Piłsudskiego, federacji, a więc związku państw, czy właściwie państwa, które obejmowałoby wiele narodów, które by to związek tworzył jakąś przeciwwagę dla Rosji, dla Niemiec. Świadomość tego, że Polacy sami będą w permanentnym zagrożeniu, powodowała, że myślano o stworzeniu sojuszu obejmującego właściwie wszystkie państwa Europy Środkowej, od Finlandii przez Estonię, Łotwę, Litwę, Białorusinów, Ukraińców, czyli od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Natomiast cele po stronie bolszewickiej były wyznaczane no, dużo, dużo dalej. Prawda? To była kwestia nie wywalczenia jakichś rubieży, nie odzyskania granic Imperium Carów, czyli podobnego opanowania krajów nadbałtyckich czy właśnie Polski w granicach Królestwa Polskiego. Tu chodzi po prostu o zburzenie Starego Ładu. I o tym mówił jeszcze w toku działań wojennych w październiku 20 roku sam Lenin, który odniósł się w ten sposób do politycznego znaczenia klęski pod Warszawą. I tu zacytuję. Pokój wersalski uczynił z Polski państwo buforowe, które ma odgodzić Niemcy od zetknięcia się z radzieckim komunizmem, które Entente traktuje jako oręż przeciwko bolszewikom. Gdyby Polska stała się radziecka, pokój wersalski zostałby rozbity i cały system międzynarodowy, kształtowany dzięki zwycięstwom nad Niemcami, runąłby. Sprawa wzięła taki obrót, że jeszcze kilka dni
zwycięskiej ofensywy Armii Czerwonej, a nie tylko Warszawa zostałaby zdobyta. To nie byłoby tak istotne, lecz rozbity zostałby pokój warszawski. Oto na czym polega międzynarodowe znaczenie tej wojny polskiej. A więc tu chodziło nie o zagarnięcie jakiegoś obszaru, nie o rozbicie samego państwa polskiego, tu chodziło po prostu o to, żeby poprzez ten twór najsilniejszy w regionie, dopiero co raczkujący, jakim było państwo polskie, po prostu przejść do Niemiec. No, Niemcy to był kraj najbardziej rozwinięty gospodarczy, kraj, gdzie proletariat, klasa robotnicza była najliczniejsza. To ona miała stanowić awangardę rewolucji najpierw w Europie, ale z czasem na całym świecie. Prawda? I tu po prostu widzimy dopiero skalę tych celów. Z jednej strony państwo polskie, które chce normalnie zacząć funkcjonować, normalnie żyć wespół z sąsiadami, a z drugiej strony mamy zupełnie nową jakość, zupełnie na innych zasadach i wartościach zbudowana, która chce zburzyć cały stary ład, cały stary porządek, tak jak to jeszcze w Niebieskiej Komedii opisywał Zygmunt Krasiński. Do starcia zatem musiało dojść. Starcie było nieuniknione, prawda? Starcie było nieuniknione. Starcia zaczęły się jeszcze w 18 roku, przy czym były one głównie dziełem samoobrony, czyli samoobrony, często tworzonych oddziałów polskich, bardziej o charakterze takim partyzanckim. Przede wszystkim w danym księstwie, Wielkim Księstwie Litewskim, czyli w okolicach Lidy, Nowogródka, Grodna, samego Wilna. No ale w 19 roku, kiedy armia niemiecka wycofuje się z tych terenów, prawda? W ślad za armią niemiecką postąpią oddziały Armii Czerwonej i dochodzi do pierwszych starć już regularnych wojsk polskich z Armią Czerwoną w lutym 19 roku. 19 rok jednak jest dla nas korzystny. Rosja ma jeszcze masę problemów w wojnie wewnętrznej, w wojnie domowej, więc udaje nam się zająć Wilno. Na wiosnę 19 roku udaje się zająć Nowogródek, Baranowicze, zajmujemy Mińsk, nawet Połock. To na terenie Białorusi. Natomiast na południu w 19 roku no mamy ten kłopot, że musimy toczyć działania wojenne wszystkich z Ukraińcami. Nierozstrzygnięta jeszcze kwestia w pierwszej połowie 19 roku wojny z Zachodnią Ukraińską Republiką Ludową, czyli tą Ukrainą Halicką. Prawda? Lwów jest już zasadniczo odblokowany. Jest już droga. Dostawy idą przez linię kolejową od Przemyśla. A na Wołyniu to działania z Ukraińską Republiką Ludową, tą tworzoną przez Ukraińców z Kijowa. Dwa państwa, dwa twory ukraińskie zaczęły się tworzyć, przy czym wcale nie były sobie przyjazne. To się z czasem zmieni w obliczu zagrożenia przez Rosję bolszewicką, która bynajmniej nie uznawała prawa Ukraińców do stanowienia o sobie. Zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Piłsudskim a Peturą pod koniec 19 roku. Piłsudski zdał sobie sprawę z tego, że kwestią czasu jest, że rozstrzygnie się kwestia wojny domowej między białymi a czerwonymi i wtedy przyjdzie bronić po prostu Polski. Przyjdzie bronić Polski. Więc szukał sojusznika. Nie znalazł jej na Litwie. Nie było gadać za bardzo o czym z Białorusinami. Natomiast no, wszedł w porozumienie z atamanem Symonem Peturą, który dysponował, co ważne, pewną siłą zbrojną. I podjęto decyzję o tym, że uprzedzi się atak bolszewicki. Że wyprzedzi się atak bolszewicki co do przygotowań, do którego miano pełną świadomość. Miano pełną świadomość. Kiedy tworzyła się Armia Polska, trzeba tutaj właśnie powiedzieć trochę o tym, jak to wyglądało.
Tworzono nie tylko związki taktyczne, prawda, pułki, dywizje, brygady, kawalerii. Tworzyli ją nie tylko oficerowie pochodzący z wszystkich trzech armii zaborczych, mający za sobą już boje legionowe czy służby Polskiej Organizacji Wojskowej, a więc różne doświadczenia, ale była to również armia, która była tworzona w oparciu o przeróżne komendy, umundurowanie, wyposażenie. Dość powiedzieć, że karabinów było kilkanaście rodzajów. Karabinów maszynowych tak samo, prawda? Dział po różnych armiach, po niemieckiej, po austriackiej, po rosyjskiej też kilka rodzajów. Dodatkowo dostawy z Francji, jeszcze inne, prawda? Tak naprawdę jeden typ, jeden model broni to mieliśmy tylko w postaci broni pancernej, którą przywiozła do Polski armia błękitna, tworzona we Francji, ze WHL. A tak to wszystkie rodzaje wojsk praktycznie miały różne, przeróżne uzbrojenie. Proszę sobie wyobrazić, jakie to stanowiło utrudnienie, prawda? Żeby wyekwipować, zobaczyć w amunicję, broń, gdzie mamy dziesiątki różnych kalibrów, prawda? Amunicji i tak dalej, i tak dalej. Dość powiedzieć, że w obronie Lwowa na przykład, gdzie był różny kaliber od armat, pociski po prostu owijano szmatami, ale nie pasowały do kalibru Lwów. Więc to wszystko było bardzo trudne, prawda? No, różne jeszcze samoloty i tak dalej, i tak dalej. No, ale jedną z pierwszych inicjatyw Piłsudskiego, i tu można powiedzieć, że najważniejsze było wojsko, ale jednym z najważniejszych w tym wojsku był wywiad. Była organizacja właśnie wywiadu, rozpoznania, prawda? To było rozpoznanie poprzez sieć współpracowników z Polskiej Organizacji Wojskowej, ale to była również kwestia tworzenia wywiadu w oparciu o tworzenie służby radiotelegraficznej. Chodziło o zorganizowanie błyskawicznego nasłuchu i udało się rzeczywiście stworzyć komórkę, która znakomicie funkcjonowała. Rozkodowano szyfry sowieckie, znano mniej więcej posunięcia planowane. Także nie było wątpliwości co do tego, że Sowieci szykują się, bolszewicy szykują się do ataku na Polskę. Dlaczego wybrano akurat w 20 roku uprzedzające uderzenie w kierunku na Ukrainę? No z dwóch powodów. Po pierwsze, tam był sojusznik, czyli resztki tej państwowości Ukraińskiej Republiki Ludowej z Kijowa, nie tej halickiej, tylko tej kijowskiej. A dwa, że pierwotnie sądzono, że tam następuje koncentracja większości sił bolszewickich. Z czasem skorygowano te dane, no ale wtedy już na zmianę jakby kierunku ataku było za późno. I w kwietniu 20 roku rzeczywiście rusza ofensywa, świetnie przygotowana. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że bolszewicy postanowili zastosować jakiś taki manewr Kutuzowa, żeby wciągnąć nas głęboko, głęboko. Po prostu bolszewicy zostali zaskoczeni. Pierwszy atak w dużej mierze rozbić. Stąd tak nagły ich odwrót i takie sukcesy. Stąd taki entuzjazm wywołany tą ofensywą. Rzeczywiście na początku maja 20 roku wkraczamy do Kijowa. Tam odbyła się wspólna defilada Wojska Polskiego i Ukraińców. No ale tu jest pierwsze niepowodzenie. Liczono na to, że Ukraińcy rzeczywiście masowo zaczną się zgłaszać, zaczną tworzyć formacje wojskowe i przejmują gro na siebie ciężaru walki z bolszewikami na tym froncie południowym. No i tutaj te nadzieje niestety musiały uleść korekcie. Ukraińcy prawdopodobnie byli potwornie zmęczeni wojną. Dość powiedzieć, że pod koniec I wojny światowej, potem do 20 roku w samym Kijowie, jak w kalejdoskopie, zmieniały się rządy. Kilkanaście rządów. Ale to wywołało oczywiście znużenie, zmęczenie, niedowierzanie, dezorientację, ale również brak zaufania dla ofensywy polskiej. I druga rzecz, że Sowieci zdążyli zgromadzić na froncie północnym, czyli na terenie Białej Rusi, bardzo duże siły. Jeszcze w maju miała miejsce pierwsza ofensywa Tuchaczewskiego, powstrzymana.
Ale kiedy na południu ruszyła do ataku armia konna Budionnego, wtedy front został przerwany, dlatego że część sił z południa zostało przerzuconych właśnie na północ w oczekiwaniu właśnie na atak generalny armii pod dowództwem Michała Tuchaczewskiego. Na południu wyglądało to tak, proszę Państwa, no, że ktokolwiek podróżował po tych terenach wie, że to są gigantyczne przestrzenie. Przy tej ilości wojska, jaką myśmy dysponowali, nie ma mowy o prowadzeniu w ogóle żadnej wojny pozycyjnej na tamtym terenie. Działania wojenne bardziej przypominały, i to opisał ojciec Bocheński bardzo ciekawie, znany Dominikanin, który zaciągnął się w 20 roku do jednego z pułków kawalerii. On pisał już co prawda w kontekście ofensywy polskiej po zwycięstwie pod Warszawą, ale mówił, że ta wojna przypomina mu jako żywo opisy działań z trylogii Sienkiewicza. Mówi, to wszystko przeprowadzi podchody, mówi, manewry, zaskakiwanie, prawda? Nie była to wojna pozycyjna. Dlatego tak mało przydatni byli tak naprawdę oficerowie z misji wojskowych z Francji. Oni mieli jakby model przeniesiony z pierwszej wojny światowej, gdzie mamy, prawda, linie pozycyjne, no, okopanych po jednej i po drugiej stronie. Nie, tu była gigantyczna przestrzeń, a to wymagało błyskawicznych decyzji i niezwykłej manewrowości wojsk. To właśnie spowodowało, że rozciągnięte na dużych przestrzeniach wojska polskie zostały jakby przecięte przez atak armii konnej Budionnego. To jest niezwykła formacja rzeczywiście. Armia konna Budionnego, no to była jakby wymarzona do ataku formacja. 20 tysięcy szabel. A śnieżywcem przeniesiony z czasów trylogii Sienkiewicza, prawda? Jak Tatarzy, prawda, poruszali się komunikiem, wszystko co potrzebowali właśnie mieli ze sobą, prawda? Żyli z tego co zdobyli, więc byli niesamowicie operatywni, niesamowicie manewrowa formacja, której po walkach na styku oddziałów broniących powiedzmy Kijowa i Naddniepra z tymi, które broniły Podala, udało się przebić na tyły wojsk polskich. Nie zadały dużych strat wojska Budionnego Polakom, dlatego że one w bezpośrednim starciu nie były aż tak skuteczne. Natomiast sam fakt, że cały czas ma się na tyłach kogoś, prawda, no, był demoralizujący. Tym bardziej, że prowadzili bardzo brutalne działania bolszewicy Budionnego. Do nich należy zaliczyć po prostu masakrę żołnierzy ze szpitala polowego w Żytomierzu i w okolicach, gdzie po prostu wymordowano, wysieczono po prostu szablami wszystkich rannych i personel. Prawda? Wszystkie dostawy, cała komunikacja właściwie była zagrożona. Natomiast jednostki taktyczne, one w miarę sprawnie zaczęły się w tym momencie wycofywać. Z tym, że cały czas były przed nimi o krok wojska Budionnego. Dlatego zaczęła się zorganizowana, ale akcja odwrotu z Kijowa. W międzyczasie natomiast nastąpiło uderzenie na północ, czyli z okolic, powiedzmy, przed pola Smoleńska, Bobrujsk, rzeka Berezyna, jak się idzie na Smoleńsk, Berezyna znana właśnie z kampanii napoleońskiej. Więc tam w tych okolicach skoncentrowano kilkaset tysięcy czerwonoarmistów, którzy 4 lipca ruszyli dodatkowo na pozycje polskie, również przerywając na wielu odcinkach, prawda? Idąc na Wilno, idąc na Mińsk, prawda, omijali obronę polską zorganizowaną, jeżeli były miasta i były bronione, bolszewicy ich nie zdobywali, po prostu okrążali. A mając pole manewru praktycznie nieograniczone, prawda, zostawiali na tyłach nawet tych Polaków, licząc na to, że i tak Polacy się będą musieli wycofać. A dodatkowo dezorganizowali ten odwrót poprzez akcję dywersyjną. Znaczy, mieli rzeczywiście znakomicie zorganizowany aparat propagandy, agitatorów i różnej maści agentów, którzy na tyłach wzniecali niepokoje, prawda, ruchawki wszelkiego rodzaju, podburzając miejscową ludność cywilną przeciwko Polakom, obiecując Bóg wie co
jak i raj, który mi stworzy krajrat, to powodowało dodatkowe utrudnienia dla Polaków. W efekcie rzeczywiście w ciągu 6 tygodni Wojsko Polskie znajdowało się w permanentnym odwrocie. Jak to wpływa na psychikę żołnierza, to myślę, że nie trzeba tłumaczyć, tym bardziej, że miejmy świadomość tego, że w 20 roku mamy do czynienia nie tak znowu bardzo elitarnym materiałem, nazwijmy to, wojsku. To jest żołnierz z poboru. To nie jest ten świadomy, ideowy żołnierz legionowy, w każdym razie nie w przeważającej masie, to nie jest ten świadomy, wychowany w duchu patriotycznym, prawda, żołnierz z dużych miast. To są rekruci często pochodzący właśnie z kongresówki, często bardzo analfabeci. Powiedzmy, że świadomość walki, bitwy o Ukrainę, no była u nich mała, nikła. Więc zdarzały się dezercje, które też nie były w odpowiedni sposób utapione. To powodowało rzeczywiście demoralizację wojsk. To powodowało permanentny odwrót. Prawda? I tu zaczyna się zaniepokojenie. Tym bardziej, że dopóki działania toczyły się na Kresach, miejmy też tego świadomość, tu w centralnej Polsce ludzie żyją, można powiedzieć, normalnym życiem. W 19 roku obsiewają pola, zbiory są całkiem niezłe. Mają za sobą 5 lat wojny. Każdy by miał dość. Każdy miał dość. Więc ta jedność z tym wojskiem, które gdzieś tam na Kresach walczy, nie jest aż taka istotna. Natomiast w miarę zbliżania się rzeczywiście ta świadomość zagrożenia staje się coraz większa i świadomość też tego, czym ta wojna jest, staje się coraz większa. Prawda? Wraz z informacjami właśnie o tym, o tych bestialstwach, o tych mordowaniach powoduje, że ludzie zaczynają mieć świadomość, że to jest wojna światów. Tak jak jeden z historyków, to jest wojna światów Starego Świata, gdzie się przestrzega pewnych zasad, konwencji, prawda? I wojna z przeciwnikiem, który nie przestrzega żadnych zasad. Znaczy jest kompletnie nieprzewidywalny. Nieprzewidywalny. Stąd w lipcu, prawda, wydawałoby się w tej porze spokojnie w Warszawie, no, zaczyna się napięcie. Aczkolwiek ono nie jest paniką. Właśnie autor tej książki o Bitwie Warszawskiej, który uznają za 18 najważniejszą dzieje świata, Lord Edgar Vincent d'Abernon, mówi, że kiedy przybył z Berlina, jako ambasador Berlina przybył jego królewskiej, rządu jego królewskiej mości, do Warszawy zdziwiło go, że Warszawa właściwie można powiedzieć, że żyła normalnie. Może tylko większa ilość procesji ludzi zatopionych w modlitwie zwróciła jego uwagę, prawda? Ale mówi, zdziwiony był, że, prawda, premier tego rządu obrony narodowej, Wincenty Witos, w ostatniej dekadzie lipca po prostu z Warszawy wyjeżdża na żniwa. A tutaj w rogu bram, a Witos jedzie na żniwa. Mówi, ten spokój trochę tak też mówi spokój, bo zdał sobie świadomość, że tu nie ma paniki. Że tu będzie obrona do końca. A, obrona do końca. I działania rzeczywiście, można powiedzieć, że zaczęto organizować metodycznie. O ile do tej pory pewne działania były, powiedzmy, kwestią improwizacji. My, Polacy, mamy coś takiego w naturze, że lubimy improwizować, robić coś ad hoc. Dopiero kiedy jesteśmy położeni na łopatki, to wtedy rzeczywiście całą mocą zrywamy się do walki. I tu rzeczywiście działania poszły jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze, no, tworzenia tego wsparcia dla walczących wojsk w postaci armii ochotniczej. I tu ogromna zasługa generała Józefa Hallera, który stanął na czele armii ochotniczej. Przy czym armia ochotnicza to nie był związek taktyczny. To było cała sieć, cała struktura punktów werbunkowych, gdzie zgłaszali się ochotnicy, tworzone z nich były bataliony, kompanie, które zasilały już walczące jednostki taktyczne. Tak naprawdę stworzono chyba jedną tylko dywizję z ochotników. Reszta zasilała już istniejące oddziały. I bardzo dobrze robią, bo taka
dywizja złożona, tylko zachodnie była ona w pierwszym starciu właściwie, można powiedzieć, że była rozbijana. Prawda? Pisze znowu o tym wspaniały ojciec Boheński, który mówi, że służył w tej kawalerii, ale w bitwie pod Komarnem to on wszystko oglądał. Prawda? Jako ten świeży rekrut, to on tylko oglądał się z góry. Wspaniałe, mówi, zmagania, kapitalne zmagania, mas jazdy, mówi, no fenomenalny widok. Ale on był obserwatorem. Ale to daje nowego ducha tym, którzy walczą, prawda? Mamy zaplecze, tworzy się zaplecze. Więc tworzą są nowe formacje, wstępuje się do wojska, a druga rzecz ma wymiar, powiedziałbym, propagandowy, nie mniej istotny. Otóż to, co było w filmie powiedziane, prawda? Tworzy się rząd obrony narodowej, na czele którego staje chłop. Incentywitos, bolszewicy idą z hasłem, że chcą wyzwolić lud. Tyle, że ten lud się przed nimi broni, bo na czele rządu stoi chłop, a jego zastępcą jest socjalista. Prawda? Można powiedzieć, jeden z przywódców partii, która przede wszystkim troszczy się o sprawy robotnika. A więc dano odpór propagandzie bolszewickiej. Prawda? Chłop i robotnik, prawda, Daszyński wzywają do obrony przed agresją, która idzie pod hasłem wyzwolenia ludu. To był bardzo dobry zabieg. Kolejna rzecz, no to jest oczywiście organizacja też tej misji wojskowej i tego wsparcia dyplomatycznego. Otóż, no to był znowu pewien pozorowany akt entente. Zamiast przysłać tutaj wojsko, to przysyła się kilkuset oficerów. Ale to oni są przydzieleni do różnych formacji. Niektórzy zostają w Warszawie przy sztabie generalnym, tak jak szef tej misji, generał Maxim Weygand. No i oni mają doradzać. Oni mają doradzać, a właściwie w myśli tego, jak to sobie wymyślili na Zachodzie, przywódcy zachodni, oni właściwie mieli przyjąć dowodzenie polską armią. Tylko, że właśnie Maxim Weygand ma ten szablon. Wojna pozycyjna, przyjmiemy atak na piersi, bronimy, przeciwnik się wykrwawia, wybrak się wykrwawi, przechodzimy do kontrofensywy. Taką myśl reprezentuje Maxim Weygand. Natomiast Lord D'Abernon mówi, że dowództwo polskie miało inną koncepcję. A przy takiej rozciągłości linii frontu, przy takich ogromnych przestrzeniach, mówi, tutaj trzeba było przejść po prostu do kontrofensywy od razu. Nie patrzeć na wykrwawienie, podtrzymać wrogę, ale równocześnie uderzyć potężną siłą, kontrofensywą, zniszczyć przeciwnika. Nie wykrwawić, tylko zniszczyć. I tu gdzieś jest początek tej idei, tego manewru, który został zastosowany w bitwie warszawskiej. Pierwsze, jak piszą historycy, a wciąż się spierają przecież o to, pierwsze plany zastosowania takiego manewru miały mieć miejsce jeszcze przed przekroczeniem przez bolszewików rzeki Bug. Bolszewicy mieli być mianowicie powstrzymani na południowym froncie, bo to jest tak, że oni idą jakby dwoma klinami. Idą na południu, jakby niezależnie idą na północ. Dlaczego niezależnie? Bo środkiem mamy teren bardzo trudne do przebycia, to są bagna, polesia, tereny właściwie bez jakichś połączeń większych komunikacyjnych, czy to dróg bitych, czy kolejowych, więc właściwie są to niezależne od siebie armie i chodziło o to, żeby na południu rozbić armię Konon-Budionego. To się udaje po części w bitwie w okolicach Brodów. Do Dziśnia jest tam jeden z największych cmentarzy na Kresach. Jak Państwo będziecie jechać na przykład do Oleska, zamek, gdzie się urodził Jan III Sobieski, czy potem do jednego z najwspanialszych pałaców zachowanych na Kresach w Podchorcach, koniec polskiego, to warto zatrzymać się w Brodach, nie tylko dlatego, że są tam jeszcze resztki zamku tegoż samego koniec polskiego, ale tam jest jeden z największych cmentarzy żołnierza polskiego z 20 roku. I tam się udaje po części rozbić tą armię Budionnego, ale
kontrofensywa, która ma ruszyć z Brześcia, no, nie mogła być skutecznie przeprowadzona, bo Brześć został zajęty przez bolszewików, zanim udało się tam skoncentrować odpowiednie siły wojskowe. To powoduje, że trzeba potem manewr niejako przesunąć w czasie. Prawda? To znaczy przenieść go niejako na obszar, na przedpolach Warszawy. I tu, proszę Państwa, udaje się to, ale w dużej mierze dzięki temu, że bolszewicy popełnili taki podstawowy błąd. Zamiast po ominięciu tych błot, tych rozlewisk, tych trudnych do przeżycia terenów, Podlesia na Białorusi, połączyć i uderzyć frontem południowym i północnym, bolszewickim, na Warszawę, wymyślili sobie, że każde z tych zgrupowań osobno, jedno będzie zdobywać Warszawę, a drugie Lwów. Skoro Polacy w takim chaosie cofają się, to i tak Warszawę Tuchaczewski zdobędzie. Sam Tuchaczewski niechaj jest tego pewny. Pamiętajmy, proszę Państwa, że to jest młody, byśmy powiedzieli, chłopak, 27-letni oficer, taki neofita bolszewicki, wywodzący się z ziemiańskiej rodziny o tradycjach wojskowych. Jego przodkowie uczestniczyli w zdobywaniu Warszawy w 1831 roku. I on doskonale znał te manewry, które zastosował Paskiewicz i manewr, który wcześniej próbował zastosować Dybicz. Stąd on chciał powtórzyć manewr. Nie atakować jak Dybicz Warszawy od strony Pragi, tylko obejść od północy, przekroczyć Wisłę i zaatakować od zachodu. Jest pewne, że to musiał. Z drugiej strony na południu mamy armię konno Budionnego, która ma błyskawicznie zdobyć Lwów, prawda? Rozbić tam to zgrupowanie Wojska Polskiego, po czym ruszyć przez Słowację, a właściwie to jaką tam, no dopiero co tworzącą się Czechosłowację, właściwie na górne Węgry i do Węgier i dalej na Wiedeń. Takie są plany, takie są plany. Dlatego zamiast cisnąć przez Wołyń na Warszawę, bolszewicy na południu idą na Lwów. I tam, myślę, że to jest też kwestia niedoceniana, natrafią na bardzo znaczący opór. Bardzo znaczący opór. To jest tak ważne, że to związanie sił bolszewickich pod Lwowem, że w dużej mierze ono również zdecyduje o zwycięstwie nad Wisłą. Tymczasem szefem generał Tadeusz Rozwadowski, który w ostatniej dekadzie lipca dopiero przybywa z Francji, bo przypomnę, że ona jest w misji wojskowej we Francji i ma zastąpić, powiedzmy, że nie tak zdolnego znowu generała Stanisława Szymańskiego, we współpracy z Piłsudskim opracowuje plan oderwania Wojska Polskiego od sił bolszewickich po to, żeby zorganizowawszy obronę z minimum sił na przedpolach Warszawy i w postaci 5 Armii nad Dolną Wisłą, która ma bronić 5 Armia tego pochodu bolszewickiego, który ma okrążyć wszystkie siły bolszewickie, nie tylko te pod Warszawą, ale w ogóle uderzyć w kierunku na Prusy Wschodnie i odciąć całą armię bolszewicką. Tym jednym manewrem. Prawda? Plan tyle odważny, tyle ambitny, co straszliwie niepewny, co straszliwie narażony na ryzyko. Na ryzyko. Dlaczego? Dlatego, że właśnie o co chodziło? Bolszewicy mieli rzeczywiście niebronione, można powiedzieć, lewe skrzydło. Tam była niewielka liczba wojsk zgrupowanych w takiej grupie mozerskiej. Natomiast gdyby w odpowiednim czasie po ataku flankującym z nadwieprza bolszewicy z południa, z Podlwowa ruszyli na tył naszych wojsk, to cała operacja mogła się jeszcze obrócić przeciwko nam. To było ogromne ryzyko. Kwestia czasu to była, można powiedzieć, że decydująca. Decydująca. Dlatego ważne było, żeby pchnąć w to wojsko takiego ducha, żeby oni pokonywali nie w odwrocie, ale teraz w ataku te dziesiątki kilometrów dziennie, które udawało się wcześniej bolszewikom pokonywać. Prawda? I można powiedzieć, że bitwa warszawska to jest szereg pojedynczych bitew czy bojów,
Więc 13 sierpnia to jest atak frontalny na Warszawę. I tu 14-15 sierpnia to jest przesilenie. Udaje się powstrzymać bolszewików pod Radzyminem, pod Ossowem. Dzięki nie właśnie ksiądz Skorupko, młodziutki, 23-letni, dopiero co uświęcony kapłan na ochotnika, zgłasza się do wojska jako kapelan wojskowy. Mamy tą bitwę, gdzie Sikorski znakomicie broni w Kry, tam nad Wkrą, Modlina. Mamy wreszcie kontrofensywę, która rusza 16 z Nadwieprza i błyskawicznie posuwa się. Grupa mazurska praktycznie zostaje rozbita w pył. Wojsko polskie posuwa się błyskawicznie w kierunku na północ, odcinając bolszewikom, wychodząc na tyły bolszewików. Pod wrażeniem tej ofensywy, jej szybkości i skuteczności jest właśnie Lord Dunbarton. Pierwsza rzecz, że można powiedzieć, też źródło historyczne. I mamy, proszę Państwa, kwestię właśnie często pomijaną, czyli obronę Lwowa. Tam udało się związać wojska bolszewickie. No wspaniale. One nie zdążyły na czas pod Warszawę, dlatego że Jegorow, dowódca armii, komisarz polityczny Józef Stalin, no i dowódca armii konnej Budionnej uparli się, że oni tam zdobędą. Lwów oczywiście potrzebował czasu na to, żeby przygotować się do obrony i tu taki epizod, ale jakże znaczący. Polskie Termopile, czyli Zadłuże. 16 rusza, jak wspomniałem, polska kontrofensywa z Nadwieprza. Tuchaczewski, który zorientował się, więc to jest błyskotliwy oficer. Co się dzieje? On się zorientował szybko. Wzywa, ale to na gorących telegramach wzywa Budionnego do wsparcia, prawda? 16. Nie ma żadnego celu. Bo co robi Budionny? Budionny postanawia zdobyć Lwów, ale ze Lwowa 17 sierpnia, prawda, wzdłuż linii kolejowej na Tarnopol idzie kompania. 300 kilkunastu młodych żołnierzy. To są studenci, to są akademicy. Dowodzi nimi kapitan Bolesław Zajączkowski. Idą, można powiedzieć, na pewno śmierć, jak ci spod Termopil. Mają jedno zadanie. Jak najdłużej powstrzymywać na przedpolu Lwowa, 30 km na wschód od Lwowa, pod Zadwórzem bolszewików, żeby obrona Lwowa stężała. Żeby obrona Lwowa zdążyła się przygotować na atak. I walczą w nierównej walce do końca. Kiedy brakuje amunicji, walczą na magnety, na pięści, na kolby. Praktycznie wszyscy giną. Stąd polskie Termopile. Ale niewielu ocalało, jak się potem okazało. Niektórzy zostali wzięci przez bolszewików do niewoli, z tej niewoli nawet wrócili. Ale ponad 300 ginie w tym boju pod Zadwórzem. Ale jest czas. Na 17 sierpnia. Oni powinni być już pod Warszawą. Bolszewicy, oni są daleko na przedpolach Lwowa i tam krwawią. Wreszcie, kiedy padło Zadwórze, ruszyli na Lwów, zorientowali się, że Lwowa nie zdobędą i dopiero wtedy ruszają, prawda, na północ pod Warszawę, gdzie trzecia i czwarta armia bije już bolszewika od tyłu, prawda, bierze do niewoli 60 kilka tysięcy bolszewików, 40 kilka tysięcy przechodzi tam do Prus, kilkadziesiąt tysięcy bolszewików ginie. Praktycznie można powiedzieć, że armia Tuchaczewskiego no jest rozbita. Jest rozbita, nie stanowi już zagrożenia. No ale idzie armia Budionnego i tą armię Budionnego udało się zatrzymać pod Zamościem, w bitwie pod Komarnowem właśnie. Jest to największa bitwa jazdy, gdzie po prostu na ogromnych przestrzeniach szarżują na siebie, prawda, Polacy, bolszewicy i wygrywają Polacy. I to jest dopełnienie Bitwy Warszawskiej. Więc Bitwa Warszawska, my musimy ją oczywiście świętować, wybrawszy jakiś jeden dzień. Wybieramy 15 sierpnia, albo można powiedzieć 15 sierpnia, nic się nie rozstrzygnęło. 15 sierpnia dał się powstrzymać atak bolszewików na Warszawę. Oczywiście to była podstawa całej reszty, można powiedzieć, czy zwycięskiej kontrofensywy. Ale to niczego jeszcze nie przesądzę. Prawda? Mamy 16 atak, potem mamy bitwę pod Komarowem, rozbicie bolszewików. No, i to jest dopiero ten sukces, to jest dopiero to zwycięstwo, z którego Polacy zdają sobie dopiero sprawę z czasem.
Ale dowództwo. Właściwie jest pewne zwycięstwo. Piłsudski triumfuje, ale Rozwadowski, wszyscy mają świadomość tego, udało się. Maksym Weygand też będzie gratulował Wojskom Polskim, potem jak przybędzie do Francji, to sobie przypisze zwycięstwo, czy koncepcję. Ale powoli ta świadomość tego, że nie tylko, że zagrożenie Warszawy już przestało istnieć, ale że myśmy właściwie pobili bolszewików, zacznie, prawda, dochodzić do świadomości wszystkich, prawda? No i teraz oczywiście będzie to, kto jest autorem, kto jest ojcem zwycięstwa, będą różne spory. Pewne jest, że było to zwycięstwo zbiorowe. I pewne jest, tak jak to było pokazane w filmie praktycznie od początku, że istotny był tu również ten, można powiedzieć, aspekt nadprzyrodzony. Prawda? Przecież w dniach największego zagrożenia biskupat Polski zbiera się na modlitwę na Jasnej Górze. Oddaje, powierza Polskę Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Odnawia to, co 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, te śluby, które składał Jan Kazimierz, obierając Matkę Bożą za Królową Polskę, jest odnowione wtedy. Wszędzie są procesje, modlitwa. Prawda? Więc rozpatruje się to w różnych... Jest to tak wielki sukces, jest to tak wielkie zwycięstwo, które wydaje się przerastać ludzkie siły, że wielu uważa właśnie, że to jest... Co to musiała być interwencja polska. Stąd to określenie cud nad Wisłą, chociaż ono na początku miało inny aspekt, znaczy było wymierzone przez takiego publicystę endeckiego przeciwko Piłsudskiemu. Nie Piłsudski, ale właśnie Pan Bóg jest autorem zwycięstwa i Matka Boża. Ale potem właśnie cud nad Wisłą stał się jako tożsamy z określeniem Bitwa Warszawska. Jeżeli my dzisiaj mówimy cud nad Wisłą, to właśnie rozumiem przez to te ogromne zmagania, czyli te kilka jakby bojów, które składają się na obraz wielodniowej bitwy, która no, miała kilka faz, tak? Która przesądziła o tym, że Polska obroniła się na 20 lat, ale również obroniła Aurorę. No, tak jak czytałem właśnie, to może powtórzę jeszcze to, co mówi Lenin, prawda? Że jeszcze kilka dni pokór wersalski zostałby rozbity. Sprawa wzięła taki obrót, że jeszcze kilka dni zwycięskiej ofensywy Armii Czerwonej, a nie tylko Warszawa zostałaby zdobyta i to nie byłoby tak istotne, to są słowa Lenina, lecz rozbity zostałby pokój wersalski. Oto na czym polega międzynarodowe znaczenie tej wojny polskiej. Czy pokój wersalski, czyli ład. Ład, europejski ład stworzony w Wersalu uległby po prostu rozbiciu. Pamiętajmy, że Europa pogrąża się w ogromnym kryzysie. Radość 11 listopada 18 roku była autentyczna, nieskrywana, ale potem przyszły, prawda, zwykłe dni tego pokoju, gdzie okazało się, że mamy do czynienia z niesamowitym bezrobociem, z kryzysem ekonomicznym, gospodarczym, z kryzysem społecznym, z ogromnie nadwyrężonym zaufaniem do demokracji, do systemu demokratycznego, gdzie mamy wręcz sympatyzujące z bolszewikami masy proletariackie, prawda? Przecież dostawy... Myśmy w Polsce nie mieli ani jednej fabryki broni, ani jednej fabryki amunicji. Myśmy produkowali bagnety w tym czasie. Całe uzbrojenie, całe zaopatrzenie to była kwestia dostaw. Dostaw, które blokowali robotnicy niemieccy w Gdańsku. Niemiecki rząd, który nie chciał w ogóle przepuszczać transportów kolejowych z Francji. Rząd austriacki, który to samo robił. Rząd czechosłowacki, który również nie chciał przepuszczać transportów kolejowych. Transporty kolejowe z zaopatrzeniem szły na przykład z południa, z Bałkanów, z rezerw francuskich w ten sposób, że rząd węgierski kłamał, to znaczy pisał, że to są transporty żywności, a nie amunicji. I to przechodziło przez Czechosłowację. Węgrzy byli na dobrą sprawę jedynymi, którzy chcieli nam pomóc, no, wysyłając wojsko, prawda? Korpus kawalerii, na to Czechosłowacja się nie zgodziła, ale Węgrzy oddali nam, to jest niesamowite, cały zapas amunicji.
Proszę? I Mauser, tak. To, co było szalenie potrzebne, żeby wyposażyć tą rzeszę ochotników, prawda? Sami, można powiedzieć, rozbrajając się, a są dopiero co po obaleniu tego przewrotu bolszewickiego. Bo w 19 roku Węgry były opanowane przez bolszewików, prawda? Także sytuacja była niezwykle trudna. Można powiedzieć, że niewielka pomoc, prawda? Ogromne potrzeby. I tu zbieg tylu okoliczności, prawda? Ta decyzja Lenina, żeby jednak nie łączyć wojsk, bo to trzeba przyznać, że to on był autorem tego. Ta luka, która powstała między zgrupowaniem południowym a północnym, czyli możliwość wykorzystania uderzenia z flanki. Ta niesamowita obrona Zadwórza i Lwowa, gdzie wiążemy po prostu masy bolszewickie w najbardziej dla Tuchaczewskiego krytycznym momencie. Prawda? Rozbicie bolszewików. No, dopowiedzeniem jakby tej bitwy warszawskiej było jeszcze potem zwycięstwo niemeńskie, kiedy to bolszewicy zaczęli formować już za Niemnem oddziały na Białorusi, czy na Czarnej Rusi, na żeby tak powiedzieć, w okolicach Grodna, gdzie udało się związać bolszewików we wrześniu walką od frontu, a równocześnie obejść ich od skrzydła od północy. I tutaj nasi ochotnicy, trzeba przyznać, działali bardzo niekonwencjonalnie, po prostu Litwinom, którzy zajmowali ten teren, powiedzieli, że albo nas przepuścicie, albo toż wam się dostanie. Litwini nas przepuścili, myśmy zaatakowali bolszewików ze skrzydła pod Grodnem, dostali też potężnego łupnia. Także to było takie już postawienie kropki nad i. No ale państwo było szalenie wyczerpane. No zmagania sześcioletnie wymęczyłyby nawet takie państwa jak Francja. A myśmy mieli organizm państwowy, który dopiero się tworzył, prawda? Gdzie trzeba było wszystko odbudować, gdzie potwornie zniszczone były miasta, wsie, mosty, przemysł, gdzie ciągle funkcjonowało kilka rodzajów waluty, prawda? Gdzie były różne systemy gospodarcze, prawne, ustrojowe, no, coś niewyobrażalnego, prawda? I taki wysiłek, i taki gigantyczny wysiłek. Wszystkie moralne, które zaowocowały tym zwycięstwem. Tak jak mówię, w sytuacji, gdzie często jesteśmy prawie że położeni o łopatki, a potrafimy się odwołać jeszcze do sił nadprzyrodzonych, udaje się. Ten zryw wtedy zaowocował zwycięstwo, można by powiedzieć. Zwycięstwo, którego nikt się nie spodziewał, a zwłaszcza Europa. Bo oni nam doradzali, żeby przyjąć warunki bolszewickie, czyli rozbroić armię, ograniczyć terytorium państwa właściwie do takiego kadłubka. No i właściwie w ten sposób oddać się, można powiedzieć, zniewolenie bolszewikom. Więc my nie mogliśmy takich warunków przyjąć. Stąd ogromne zaskoczenie na Zachodzie. Stąd potem próby przypisywania sobie tego zwycięstwa, prawda? Próby udowadniania, że to Armią Polską dowodzili właśnie ci wydelegowani oficerowie francuscy. A wśród nich był też kapitan Charles de Gaulle, młody oficer francuski, który był przy 7 dywizji piechoty na Wołyniu i można powiedzieć, że miał pewne naprzeciwko do siebie tam gdzieś Stalina. Tyle, to chciałem właściwie powiedzieć, tak można powiedzieć w skrócie, przekazując wiele myśli. Dziękuję za uwagę.